Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z Biblioteki Osiedlowej. Dzisiaj chciałbym mówić o książce Apolonii Ptak pod tytułem Ślad. Książka ta została wydana w 2021 roku przez Bibliotekę Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Apolonia Ptak to pisarka, prozaiczka, poetka, również malarka, która urodziła się w 1933 roku w Jankówce, która jest emerytowaną nauczycielką. Debiutowała opowiadaniami w Kulturze Paryskiej, jak również jest autorką kilku zbiorów opowiadań. Recenzowałem takie jej utwory prozatorskie już na kanale, jak Taniec na deszczu, czy Pamiętnik z życia nauczycielki. Otóż chciałbym powiedzieć, że dzisiaj byłem u Apolonii Ptak, gdzie mieszka aktualnie 90-letnia artystka. Mieszka na Helcu w Krakowie, w domu seniora artysty. Przeprowadziłem z nią krótki wywiad na temat książki Ślad, ale w ogóle na temat jej twórczości, działalności. Zaczęła pisać kiedy miała około 40 lat. Wtedy, jak powiedziała, coś było w niej takiego, co jakby gnało ją do pisania. Przede wszystkim inspirowała się przyrodą. Stąd to, co pisze umownie, nazywa się prozą myśliwską, bo tak naprawdę ta proza oddaje głęboką wrażliwość na przyrodę. Dodam, że Apolonia Ptak bardziej przekonuje mnie jako autorka prozy poetyckiej, aniżeli jako poetka. Sama opowiedziała mi w rozmowie, którą z nią przeprowadziłem, że brakuje jej dobrej prozy. Jej talent promowała taka choćby krytyczka literacka, zmarła niedawno, jak Elżbieta Morawiec. To dość znaczące nazwisko, zwłaszcza jeśli chodzi o krytykę teatralną. Apolonia Ptak w książce Ślad opowiedziała mi o tym, że ta książka powstawała kilka lat. Zbierała do niej materiały, też odwiedzała archiwa, ale przede wszystkim jeździła do określonych ludzi, którzy doznali prześladowań ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. I tak te relacje anonimowe, co prawda książka nie jest przecież dokumentem historycznym sensu stricto, natomiast jest czymś na pograniczu literatury pięknej, a właśnie takiego dokumentu, zapisu, świadectwa tych osób, które jakby doznały upokorzenia i prześladowania ze strony Urzędu Bezpieczeństwa. Więc jest to książka, by tak rzec, nieco dziwna, bo z jednej strony obcujemy z naprawdę malarskim, sensualnym, plastycznym językiem prozy poetyckiej. Te opowiadania czyta się z dużą przyjemnością, czy raczej każde opowiadanie dotyczy poszczególnej osoby, a jednocześnie ta proza w sensie odnośnika, to do czego odnosi w warstwie historycznej, treściowej, no jest wstrząsająca, by nie powiedzieć czasem makabryczna, by nie powiedzieć bardzo przygnębiająca czy przytłaczająca również w pewnych zakresach, ponieważ dotyczy ona
głównie lat stalinowskich w Polsce, tak gdzieś do 56 roku, powiedzmy, datuje się w Polsce stalinizm i właśnie owe prześladowania przez UB. W 56 roku nastąpiła odwilż. Apolonia tak bada zatem te warstwy historyczne. Bada je jednak na sposób literacki właśnie. Tak jak do niej przyszedłem, zwrócił uwagę jej pokój, moją uwagę, ozdobiony obrazami, które sama namalowała. Pokój bardzo ładnie wyglądający, schludny, czysty, przytulny, w którym również owa 90-letnia artystka słowa i nie tylko słowa, bo też, jak już wspomniałem, maluje obrazy, oddaje się rozmyślaniom, oddaje się pisaniu, oddaje się również rozmowom z innym i z innymi mieszkańcami domu seniora artysty na ulicy Helclów, czy to przy śniadaniu, czy to przy obiedzie, czy to przy kolacji. Jak sama wspomniała, brakuje jej jednak takich witkacowskich rozmów istotnych, rozmów poważnych, które jakoś sięgałyby w głąb rdzenia historii, tożsamości, nas jako Polaków, nas jako chrześcijan, ale również tożsamości pojedynczej, egzystencjalnej, konfliktów, które mamy w sobie, również tego, jak zostaliśmy zdeterminowani w związku z wychowaniem w domu rodzinnym, bo też to wychowanie Apolonii Ptak było ciężkie, trudne było to wychowanie. Ojciec, choć miał ciekawe życie, to niestety sięgał po butelkę i w ten sposób właśnie powstała ta proza, Taniec na deszczu. Taniec na deszczu, czyli oczyszczenie, oczyszczenie z brudów przeszłości, z brudów trudnej przeszłości, ale też oczyszczenie jakby z tych warstw trudnej historii, powiedziałbym, trudnej historii, która zostawiła swoje piętno na pewno w duszy Apolonii Ptak, która w tym czasie zachowywała się w sposób niezłomny, w sposób niezależny, po prostu ciężko pracowała jako nauczycielka, a w wolnych chwilach malowała, pisała, oddawała się pracy twórczej. Ten skromny żywot 90-letniej pisarki niewątpliwie zasługuje na refleksję, utrwalenie. Również Apolonia Ptak, na pewno jej twórczość zasługuje na monografię, monografię, książkę krytyczno-literacką, ponieważ jest to twórczość, moim zdaniem, wysokiej próby artystycznej. Miałem takie właśnie odczucia po wizycie u tej pisarki. Przyjęła mnie bardzo ciepło. W pewnym momencie siostra zakonna przerwała nam rozmowę. Weszła kolacja na tacy, skromny pomidor, twaróg, jakaś sałatka rybna, miód. To wszystko, co otrzymała na kolację owa poetka, której proza dzieli się jakby z jednej strony na nurt autobiograficzny, potem jest ta proza przyrodnicza, proza myśliwska, opisująca piękno natury. No i ten nurt historyczny, także trzy odłamy jakby mamy tej twórczości. Dodam, że niedługo Apolonia Ptak chciałaby wydać dłuższe opowiadanie,
poświęcony miejscu, w którym mieszka od lat 17, czyli owego domu seniora artysty przy ulicy Helclów. Chciałbym z tego miejsca podziękować Apolonii Ptak za ciepłe przyjęcie, za obfitą, ciekawą rozmowę, no i za książkę pod tytułem Ślad, która z jednej strony jest ucztą duchową, ucztą też takich zmysłów estetycznych, a z drugiej strony jest wstrząsającym świadectwem trudnych czasów, lat stalinizmu w Polsce. Ślad, czyli coś słabego, kruchego, prawie niewidocznego, co jednak jest utrwalone i co, miejmy nadzieję, ocaleje. Ja jeszcze raz pokażę tę książkę. Apolonia Ptak, książka Ślad. I chciałbym bardzo podziękować za wysłuchanie i życzyć wszystkim moim słuchaczom dobrych wakacji, przemyśleń, lektur. Niewątpliwie warto sięgnąć po książkę Ślad. Niech zostanie w niej, w nas, z tej książki, ślad trudnej historii, jednocześnie ślad poetyckiego widzenia świata w poetyckiej prozie. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku.